Dworzec tymczasowy to będzie obiekt kontenerowy. Do dworca zostaną przeniesione pomieszczenia kasowe Intercity, Kolei Śląskich i PKS-u. No i podróżni będą mogli tam korzystać z niego tak jak z dotychczasowego dworca. Natomiast wydaje mi się, że w większym jednak komforcie, bo to będzie obiekt ogrzewany. Wyposażymy go w informację dynamiczną pasażerską, informację nagłośnieniową, pomieszczenia sanitarne. Obiekt będzie dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. No także wydaje mi się, że to jednak będzie już namiastka poprawy komfortu docelowego. Inwestycja jest zaplanowana etapowo. Obiekt dworca kolejowego będzie zakończony w tym roku, natomiast prace w obszarze infrastruktury polskich linii kolejowych będą prowadzone etapowo i zakończą się finalnie w czerwcu 2016 roku. Natomiast perony będą dodawane etapowo, więc podróżni będą korzystali ze stacji w ogóle, być może ze zmianami w obsłudze ruchu, ale powiedzmy w pełnym zakresie.